SCP-035 jest skrajnie niebezpieczny. Nie należy zezwalać mu na kontakt z jakimkolwiek ciałem ludzkim. Dzierżawcza maska, która wykiwa nawet największy umysł na Ziemi. Pod żadnym pozorem nie wolno wdawać się z nim w dyskusję. Ale musimy dowiedzieć się, co siedzi w umyśle tego potwora. Witaj, SCP-035. Z tej strony starszy badacz Leon Kruczyński. Wraz z naszymi młodszymi naukowcami przygotowaliśmy parę pytań dla ciebie. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. Nie, czemu miałbym? No to się cieszę, bardzo ładnie. Tak jak mówiłem, pytania zostały przygotowane przez młodszych naukowców z ośrodka. Bardzo dziękuję wam za pytania i proszę o jeszcze więcej. Mam nadzieję, że nasz kochany SCP-035 ucieszy się na jeszcze więcej pytań. Tak więc bez zbędnych wstępów zaczynajmy. Drogi SCP-035, Morphy pyta, jak się do ciebie zwracać? Masz jakieś imię, czy może imię jest ci obojętne? Imię nigdy mnie nie kręciły. Prawdę powiedziawszy, możecie mnie nazywać jak chcecie. Jak wam wygodnie, jak bardziej komfortowa będzie rozmowa ze mną. Więc masz wielką wiedzę z dziedziny psychologii. To świadome zainteresowanie, czy taka instynktowna wrodzona zdolność? A czy świadome zainteresowania nie mogą zostać wywołane wrodzonymi talentami? Jedno nie wyklucza drugiego, doktorze. Jak zresztą wiesz dobrze. Chociaż nie mówię tutaj o psychologii. Coś insynuujesz? Nie, skądże, czemu miałbym? Dobra. Skoro już o psychologii. Twoja wiedza to głównie psychomanipulacja i psychoanaliza. Czy zahaczysz o ludzką klasyfikację psychiatryczną? To jak ludzie nazywają swoje stany i choroby psychiczne. A jeżeli tak, to czy jesteś w stanie przeanalizować w ten sposób sam siebie i podać podstawowy zarys swojej osobowości? Bo zdajesz sobie sprawę, że według ludzkiej klasyfikacji spokojnie można by cię uznać za psychopatę, co najmniej narcyza. Wiesz, takie standardowe pytania. Czy jesteś introwertykiem, czy ekstrawertykiem i takie tam. Ubliżasz mi. Daleki jestem od narcyzmu. To, że jestem świadom tego, jak działają ludzie, jest wielkim ułatwieniem. To są fakty, a nie przypuszczenia czy złudzenia okryte kolorową otoczką z narcyza. Doskonale wiem, kim jestem, choć czysto naukowe podejście do tych spraw nigdy nie sprawiało mi wielkiej przyjemności. Zawsze wolałem udowadniać natury charakteru ludzkiego na podstawie konkretnych wydarzeń, reakcji na bodźce. Ja robię tik, oni robią tak. Tak, jak sobie tylko zażyczę. Doktorze, mógłbym prosić o filiżankę herbaty? Niestety nie mogę na to zezwolić. A niech to, najwidoczniej nie jestem taki wszechmogący. Widzisz, doktorze? Nie ma się czego bać. Dobrze, przejdźmy do następnych pytań. Maria pyta. Ile lat istniejesz? Wiedza o długości mojego istnienia nie powinna was interesować aż tak, ale wiem, jak bardzo wolicie słyszeć ogóły i cenzury zamiast konkretów, więc powiem tyle, iż... jestem dość wiekowy. Kto się stworzył? Czerwień. Zostałem stworzony w najmroczniejszej czerwieni. Ale nic wam to nie powie. Więc powiedzmy po prostu, że zostałem stworzony przez bardzo potężną osobę, która nie jest ku wam przychylnie nastawiona. A co sądzisz o SCP-682 oraz doktorze Brightie? Bright, jak na moje, jest całkiem kompetentnym gościem. Z chęcią bym się z nim zobaczył w cztery oczy. Jestem pewien, że rozmowa byłaby równie miła co z tobą, doktorze. A może nawet bardziej. A ten, kogo nazywacie 682, jest mojemu sercu całkiem bliski. Jeśli bym jakieś serce posiadał, to jest. Doprawdy, intrygujące odpowiedzi. Jakub pyta, jaki jest sens twojego istnienia? Do czego dążysz? A do czego dążysz ty, doktorze? Do czego dąży każda żyjąca istota ludzka? Do tego, by po prostu żyć. Wszyscy chcemy żyć pełnią życia w spokoju, bez gnębienia przez sumienie. Czyż nie, doktorze? To mamy wspólne, a jednak... jedno z nas nie może tego otrzymać. Dlaczego? Nie rozumiem, do czego zmierzasz. Oczywiście do tego, że ja nie mam tej wolności. Czyż nie tak? No tak, tak. Pytanie od Szymona. Jakie to uczucie przejmować kontrolę nad czyimś ciałem?
Podobnie do zakładania nowych ubrań. Ciepłych i wilgotnych. Mięsistych zazwyczaj. Na początku sensacja przypomina odrętwienie. Następnie zaczynam powoli czuć każdą część ciała, delektując się jej nowym życiem. To zupełne przeciwieństwo tego, jak zamordowany człowiek pada bez dechu na ziemię i odrętwiały traci czucie. Wiesz coś o tym, prawda? 0.35. Proszę odpowiadaj zwięźle i bez głupich insynuacji. Pamiętaj, że to ja tu zadaję pytanie, a nie na odwrót. Przepraszam. Irytuje cię to? Nie, nie. Skądże? Następne pytanie od Szymona. Czy twój host ginie, kiedy ty na niego nachodzisz? Owszem, to żadna tajemnica. Naprawdę, jak bardzo niekompetentni są wasi młodzi naukowcy. Dziwi mnie fakt, że pozwoliłeś im na pisanie tych pytań. Tak łaskawe czyny nie są w twoim stylu, jak mniemam. Czy liczysz może przez to na odkupienie win? Przejdźmy proszę do następnego pytania. Pytanie od Patryka. Co byś zrobił, gdybyś zbiegł z placówki? A, wiesz, mam rodzinę na Florydzie, tam bym się zabunkrował i dożył spokojnie emerytury. Słucham? Jakiej odpowiedzi oczekiwałeś, doktorze? Dokładnego planu działania? Sposobów zatarcia śladów z pomocą kogoś z wewnątrz, a potem znalezienie konkretnego miejsca tuż pod waszym nosem, ale jednocześnie w którym nie moglibyście mnie znaleźć? Ups, czyżbym trochę się zdradził? Spokojnie, istnieje 1000 innych sposobów, na które mogę stąd spokojnie uciec. Mówię ci o nich tylko dlatego, że ci ufam, doktorze. Nie zamierzam żadnego z tych planów wprowadzać w życie. Czy miałeś kiedyś kontakt z Rebelią Chaosu, Globalną Koalicją Okultystyczną, Ręką Węża, czy jakąkolwiek inną grupą powiązaną z anomaliami? Jeśli tak, to w jakich okolicznościach? Owszem, mam wrażenie, że swego czasu miałem przyjemność spotkać nieformalną wtedy jeszcze część Rebelii. Jednak niewiele mogłem zrobić, słysząc ich nikczemne plany w momencie mojego zamknięcia. Zresztą i tak była to tylko jedyna okazja i w żaden sposób nie mogłem z nich skorzystać, choć nie ukrywam, że z chęcią ostrzegłbym fundację przed takim niebezpieczeństwem. Gramy do tej samej bramki, doktorze. Chcemy sprawiedliwości. Tylko tego. Co byś zrobił, gdyby przechwyciła cię Rebelia Chaosu? Oj, wtedy zapewne mógłbym się oswobodzić prędzej. Bądź co bądź jedynie fundacja jest zdolna do tak wspaniałych zabezpieczeń, że aż nie chce się ich łamać. Podziwiam waszą pracę, naprawdę. Nie ukrywam tego. Czy byłeś używany na scenach teatralnych? Zanim zacząłeś mordować i przejmować kontrolę nad ciałami ludzi, oczywiście. No, to brzmi jak sugestia, że kiedyś było inaczej niż dotychczas. Ja jako forma nie byłem używany do takich celów. Jednak jedno z ciał, które posiadałem, było fascynatem teatru. I ono za to zostało użyte przeze mnie do tego typu procederów. Wystąpiłem nawet raz na scenie. Czy byłbyś w stanie wejść na twarz któregoś z obiektów SCP? Na przykład takiego 096? Owszem, nie widzę problemu. Chociaż 096 bym nie próbował. Ostatnim razem nie wyszło to na dobre nikomu z obecnych. Następne pytanie. Jak znalazłeś się w Wenecji? To długa historia. Powiedzmy, że ktoś próbował się mnie pozbyć. Mniej więcej wtedy, kiedy odbywało się wyżej wspomniane przedstawienie teatralne. Najwidoczniej komuś nie przypadł do gustu odór zwłok na scenie. Okropno szło ja z niego. Prawdę mówiąc, czuję jedynie pogardę do osób, które próbują się pozbyć kogoś lub czegoś, a potem próbują uzyskać wybaczenie. Doktorze. Następne pytanie? Okej. Czy znasz sposób działania SCP-914? Owszem, to nic trudnego. Zaoferowałem się nawet do pomocy w rozgryzieniu tego czegoś. Może omówimy tę sprawę poza celą? Będę mógł bardziej skupić myśli. To akurat nie ode mnie zależy, 0.35. Szepnij w takim razie swojemu przełożonemu, żeby szykował dla mnie miejsce do rozłożenia planów, bo to trochę roboty. Zawsze jestem chętny do współpracy. Tak, dobrze, zapamiętam to, okej. Czy twój wyraz z komediowego na dramatyczny zmienia się z powodu twojego humoru? Zmienia się z powodu humoru, który chcę, żeby odczuwał mój rozmówca. W końcu lepiej rozmawia nam się z osobami, z którymi nam się lepiej utożsamia, mam rację. Uśmiechnięty z uśmiechniętym, płaczący w niedoli z płaczącym, naukowiec z naukowcem, morderca z mordercą. To dlatego nasza pogawędka jest taka wspaniała, doktorze. Nie mam pojęcia, o co ci chodzi. Oczywiście, że nie masz. Wracamy do pytań. Tym razem znowu od Morfiego. Czy według ciebie SCP-049 ma depresję? Jest mocno empatyczny, czy raczej nie jest zdolny do odczuwania wyższych emocji? A może mimo pozornego altruizmu jest typem socjopatycznego badacza, stawiającego naukę, eksperyment, swój cel nad etykę?
Lepiej bym tego nie ujął, doktorze. Odpowiedzi na twoje pytania piszą się same. Jednak są to odpowiedzi błędne. Nasz kochany przyjaciel odczuwa wiele emocji jednocześnie, przez co wydaje się być taki pusty i niezrozumiały. Jego empatia znajduje ujście w poszukiwaniu plagi i, jak mniemam, zdążył już uznać, że wasza ignorancja wcale nie przyczynia się do zbliżenia go do ukończenia jego zadania. A szkoda. Gdybyście mieli w swoich szeregach kogoś, kto umie porozmawiać z człowiekiem. Zamiast tego zatrudniać niekompetentnych krętaczy, którzy fałszują nawet to, kim są i co robili za... Dosyć 0.35. Wiesz, kończy nam się powoli czas i musimy się streszczać. Jasne. Owszem. Czy ze swoją wiedzą, piękną mową i urokiem osobistym byłbyś w stanie pomagać ludziom, zwłaszcza psychicznie? Oczywiście, oczywiście, że tak. Co więcej, ja robię to jak mogę, bo kto powiedział, że pomoc nie działa również w taki sposób, w jaki działam obecnie? Oczyszczenie przychodzi przez cierpienie, doktorze. Właśnie teraz wykonuję swoje powołanie, aby ci pomóc. To znaczy w tym wywiadzie oczywiście, bo w czym innym? Co sądzisz o ludziach, ich emocjonalności, obyczajach, zasadach, moralności i ich zachowaniu? Ludzie to ciekawe stworzenia, każdy ci to powie. Mam to szczęście, że nie muszę ich studiować, by ich rozumieć, a lata doświadczenia tylko sprawiają, że moje działania dochodzą do niemalże 100% stopnia skuteczności. Ludzkie obyczaje, kultura, to wszystko jest częścią ich samych. To się składa na to, co nazywacie duszą. Nawet te najczarniejsze czyny, których się dokonujecie, sprawiają, że jesteście tym, kim jesteście. Fascynujące, jak niektóre osoby nie mają poczucia moralności. Mam rację? Co ty o tym sądzisz, doktorze? Przepraszam, ale nie mogę się wdać w głębsze dyskusje. Zadaję jedynie pytania. Ależ to okropne. Powinieneś móc się wypowiedzieć, tym bardziej, jeśli ten temat dotyczy ciebie. Następne pytanie, 0.35. Czy podczas przejmowania czyjejś twarzy możesz poznać jej myśli i wspomnienia? A uważasz, że chciałbym? To by oznaczało, że jestem jakimś wyławiaczem myśli, a wiele tysięcy takowych przeszłoby mi przez głowę. Taka osoba jak ja nie byłaby przy zdrowych zmysłach, nosząc brzemię tylu problemów. A ja w końcu jestem całkiem zdrowy i przytomny, więc to chyba nie wchodzi w grę, prawda? Poza tym, to by oznaczało, że brutalnie zamordowane osoby i ich wspomnienia od teraz ciążyłyby na mnie. Czułbym ich ból i pewnie chciałbym je pomścić. Choćby dla zasady, mimo że wcale nie gram dla ich drużyny. Weźmy na przykład takiego jednego doktora, dobrze wykonujący swoje zadanie, ale niestety został zdegradowany do poziomu klasy D. Biedny człowiek, wrobiony we wpadkę, której nie był nawet udziałem. A czemu? Z zazdrości. Został zamordowany, bo ktoś chciał wejść na jego miejsce. Jak można być tak podłym, doktorze? Wyobrażasz to sobie? Nie, zdecydowanie nie. To by było okropne. Tak. Na szczęście nic takiego się nie wydarzyło. Ale jednak w żadnym wypadku nie chciałbym czuć bólu takiej osoby. To by było, cytując ciebie sprzed chwili, doktorze, okropne. Kolejne pytanie. Czy boisz się czegoś? I jeśli tak, to dlaczego? Och, doktorze, 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 boję się. Boję się, że zamordujesz mnie tak, jak zamordowałeś biednego doktora Jaśniewicza. Czyż nie jest to rzecz, której powinienem się bać? Czy twoi koledzy nie powinni wiedzieć, że powinni się ciebie bać, doktorze? Czy nie powinni drżeć ze strachu? Koniec transmisji, przerywamy to. Koniec, mówię, do cholery! Notatka. Doktor Kruczyński próbował opuścić pokój przesłuchań w pośpiechu, jednak został zatrzymany przez ochroniarzy. Po zakończeniu przesłuchania SCP-035 bez trudu pozwolił na ściągnięcie siebie z ciała członka personelu klasy D, użytego do przesłuchania. Po przebadaniu ciała klasy D ujawniono, iż należało ono do wspomnianego przez obiekt doktora Jaśniewicza, wcześniej zdegradowanego z propozycji samego doktora Kruczyńskiego. Powodem degradacji był udział w aferze, w której stawką miało być złamanie protokołów bezpieczeństwa placówki. Wniosek doktora Kruczyńskiego przeanalizowano ponownie i stwierdzono brak podstaw do degradacji doktora Jaśniewicza. Żadne protokoły bezpieczeństwa nie zostały złamane. Doktor Kruczyński został oddelegowany do chronionej strefy 63 w roli personelu klasy D. W świetle wydarzeń z przesłuchania nalega się na szczegółowe sprawdzanie wniosków nadsyłanych przez pracowników placówki.